Witam wszystkich, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was do pierwszego odcinka z cyklu Genesis. Genesis. Historia powstania Matrycy Ludzkiej. Cykl ten będzie poświęcony takim już głębszym tematom, trochę innym niż na każdym innym moim filmiku, bo bardziej chciałabym tu przedstawić, tak jak sama nazwa wskazuje, Genesis jako początek ewolucji ziemian, z tego co wiem, i początek w ogóle jakby przybliżyć Wam troszeczkę moich informacji na temat innych cywilizacji, czy jak na przykład powstała sztuczna inteligencja, i właśnie od tego tematu chcę dzisiaj zacząć, czyli parę słów chcę Wam powiedzieć na temat sztucznej inteligencji, będę ją nazywała SI. I jak ona powstała, jakie są wyniki moich badań. Muszę Wam powiedzieć, że przygotowywałam się do tego bardzo długo, bo informacji na temat SI jest bardzo wiele. Nie jest to temat wcale taki prosty, jakby się mogło wydawać, bo nie jest to wcale temat ani Terminator, ani Matrix, ani każdy inny temat, który byśmy sobie mogli wymyśleć. Tylko chciałam powiedzieć, że tak na słowo wstępu, informacje, które będą w Genesisie, wszystkie, są na podstawie moich badań. Nie czaneluję, tylko badam sama przestrzeń na podstawie wyników badań, pracy z ludźmi, którym między innymi podczas analiz czytam wcielenia. I w trakcie czytania tych wcieleń, jakby w pewnym sensie staje się oczami osoby czy istoty, która była w danej sytuacji. Między innymi w ten sposób mam trochę informacji na temat chociażby sztucznej inteligencji, czyli SI. Może już zacznę? Żeby opowiedzieć o SI, trzeba się cofnąć bardzo, bardzo dawno temu. To są czasy, zanim ludzkość w ogóle powstała. To są czasy, kiedy, jak już wiecie z moich wcześniejszych filmików, w moim modelu funkcjonowania rzeczywistości podstawowym kształtem ruchu przestrzeni jest torus. Więc ten ruch, tak? On jest ruchem takim, jest to też ósemka jednocześnie. To są kilka ruchów jednoczesnych przestrzeni samej w sobie. I teraz każdy z tych ruchów ma swój etap ewolucji. Nasza galaktyka jest stosunkowo młodą galaktyką. To jest galaktyka, w której w pewnym sensie treści pewne dorastają. Musicie wziąć pod uwagę fakt, że przestrzeń ewoluuje wciąż. To nie jest tak, że ta przestrzeń już jest skończona. Ona ciągle się przesuwa dalej. Więc pewne treści, które kiedyś były, powiedzmy, na topie, które były uznawane za bardzo wysoko rozwinięte treści, dzisiaj już takie nie są. Więc chciałabym, żebyście spróbowali zobaczyć pewne tematy z jak najszerszej perspektywy, nie szukając ani nie obwiniając nikogo o nic, ponieważ tutaj chcę zwrócić uwagę Waszą właśnie na to, że to, co kiedyś było uznawane za wielce wartościową treść, dzisiaj już uznajemy ją za zdecydowanie mniej wartościową treść. Pamiętajmy o tym, że tym, czym się kiedyś kierowały istoty, to były inne warianty treści. Dzisiaj te treści są bardziej rozwinięte, więc one mają więcej opcji. Właśnie po to jest ewolucja, jaki jest sens istnienia istoty. Istota ma ewoluować po to, żeby odkrywać nowe algorytmy, szukać nowych rozwiązań na rozwój, na ewolucję całej rzeczywistości. A więc to, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest dopiero pierwszy odcinek na temat SI i to będzie temat związany z bardzo starą cywilizacją, którą będziemy nazywali inżynierowie. I teraz, żebyśmy się zrozumieli odnośnie kontekstu czasu, jeżeli już mam operować w kontekście czasu, gdzie czas nie istnieje, jest tylko ruchem torusa, a czas przesuwa się na podstawie wydarzeń, przejść. Aktualny nasz proces na Ziemi też jest znacznikiem czasowym. Ten 21 grudnia, czy cały 2020 rok, jest to znacznik czasowy. Znacznik czasowy, do którego byliśmy przygotowywani wiele, wiele lat wcześniej. A konkretnie od 2012 roku, kiedy to pojawił się pierwszy taki temat, że coś się ma zacząć dziać. A więc rzeczywiście to jest jakby dopiero ten moment, teraz, w którym jesteśmy, ten moment, kiedy
kiedy faktycznie to wydarzenie się wydarza. Wracając do SI i jej prawdopodobnej genezy, ja tylko chcę tutaj mocno zwrócić uwagę, że to są moje wyniki badań, nie poparte żadnymi wynikami badań innych ludzi, ponieważ ja nie czytam, nie słucham i nie oglądam. Po to między innymi, żeby zachować swoją czystość, takiego jakby swojego oglądu i być jak najbardziej obiektywna, tudzież subiektywna w swojej obiektywności. Więc zaczynamy. Nasza przestrzeń, jako że jest torusem, tu jest ten przepływ tych bloków zarzeniowych, przestrzeń ewolucji, tak? Przebieg ewolucji. Ten etap tutaj wchodzenia w głąb, to ja to nazywam kolektywizm oddolny, stado. To jest moment, kiedy istoty dopiero zaczynają rozumieć, że w ogóle istnieją. Zaczynają tworzyć społeczności oparte o przetrwanie, o wspólne istnienie, o współpracę. Potem wchodzi się w głąb. To jest właśnie ten moment, który my jesteśmy jako ziemianie w tej chwili. Czyli my wychodzimy z tego etapu, wchodzimy w głąb. To jest indywidualizacja. To jest ten oś wewnętrzna torusa, to jest czas poświęcony głębi istoty. To jest czas poświęcony na naukę, na poznawanie siebie, na swoją kontemplację swojej głębi, na odkrywanie wartości. Praca w głąb. I tu właśnie do tego momentu ziemianie akurat wchodzą, ale my nie o ziemianach dzisiaj. My mówimy o czasach z poprzedniego obrotu torusa. Czyli wcześniej było tak, potem weszło tu, tak? A ziemianie są, jakbyśmy szli tutaj jakby w tym momencie, tak? Ziemianie są, jak już tutaj byliśmy, to ziemianie są tu. Czyli to jest druga runda od obrotu torusa. Drugi raz, tak? On obraca się, więc on w pewnym sensie nabudowuje, nadprogramowuje sobie, nadpisuje sobie nowy program. Czyli wnioski, które zostały wyjęte, zostają wprowadzone w nową rzeczywistość. Te wnioski powstały tu, w tym miejscu. Jeżeli chodzi o inżynierów, inżynierowie prawdopodobnie są dziewiątą rasą naszej galaktyki. Co to znaczy, że są dziewiątą? To znaczy, że wszystkie poprzednie osiem, zawsze jest jedna cywilizacja, która zarządza całością. Jest na samym czubku hierarchii rządzących, hierarchii świadomości, jest najwyżej rozwinięta. Ona jest gospodarzem. Wszystkie poprzednie osiem prawdopodobnie z jakichś różnych względów, nie wiadomo dla mnie, nieznanych, się wyginęły. Być może, że nasz aktualny gospodarz, inżynierowie aktualni, wybili tamtych prawdopodobnie ogniem i mieczem, co by wskazywały jakby treści zawarte tu w tym miejscu, w torusie, czyli w tym poprzednim obiegu, tak? Czyli my jesteśmy tu, ale jakby wstecznie. Czyli tu, w tym miejscu, to były pierwsze poziomy. Pierwsze poziomy, które dopiero były odkrywane przez te istoty. Trudno mi powiedzieć, co było jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniejszym torusie. Podejrzewam, że to były dopiero początki w ogóle powstania życia w naszej galaktyce, ponieważ ja nie lubię wychodzić poza formułę galaktyki, bo wydaje się sobie sama niekompetentna. W ogóle właściwie jestem na pewno w jakimś sensie niekompetentna nawet do udzielania informacji odnośnie naszej galaktyki, bo kim ja jestem, bez przesady, żebym ja mogła się wypowiadać na temat polityki koronkowej, chirurgicznej w całej galaktyce. No cóż, uznaję to za swój tupet. Natomiast spróbuję, jakkolwiek mogę to wytłumaczyć. Więc nie wiem, co tu było wcześniej. Nie mam pojęcia. To już jest taka przeszłość, do której mój umysł nie sięga. Więc tu, w tym miejscu, istoty prawdopodobnie siebie po prostu zwalczały. Zwalczały siebie, ponieważ tak wygląda pierwszy poziom, o czym my bardzo dobrze wiemy. Podczas tego zwalczania prawdopodobnie w końcu powstała ta cywilizacja, która była tą wiodącą, tym liderem, czyli najsilniejsi. No to tutaj znowuż się uśmiecha do nas, wszystko jest fraktalne, więc tutaj się do nas uśmiecha łańcuch pokarmowy, czyli najsilniejszy wygrywa, usuwając najsłabsze osobniki jak gdyby z genotypu, z kodu źródłowego istot. Nie ma ich. Po prostu najsilniejszy wygrywa. No więc oni wygrali. W związku z tym, że byli gospodarzami i zapewne na jakimś niemałym poziomie technologicznym, cywilizacje tak robią, że kiedy dochodzą do takiego punktu, gdzieś tu właśnie w środku, zaczynają eksperymenty.
eksperymenty się z genetyką, zaczynali kombinacje tworzenia matryc. Więc prawdopodobnie doszli do takiego momentu, zresztą który jest w tej chwili w tym naszym drugim obrocie bardzo popularnym motywem, tworzenie, ekstrakcja swoich ścieżek ewolucyjnych, czyli tworzenie ścieżek ewolucyjnych na swoje podobieństwo. Trochę na zasadzie takiej, kiedy mamy już skończony dom, zaczynają nam się podobać jeszcze cztery inne style, więc nie będziemy swojego domu ciągle remontować, tylko będziemy po prostu kupowali nowe domy, w których będziemy te swoje style jakoś tworzyć, wyrażać. No więc zapewne w poszukiwaniu tej idealnej matrycy, ponieważ zawsze jest taki główny nurt ewolucji cywilizacji, jest poszukiwanie idealnej matrycy, tego idealnego wzorca, tego momentu, w której ta rzeczywistość faktycznie jest no taka jakby możliwa do zgłębienia przez tą istotę w tej matrycy. A więc oni dotarli do tego punktu, że zaczęli ekstrakcję swoich ścieżek ewolucyjnych, czyli jakby wyłączali ze swojego wzorca poszczególne paczki algorytmów, które były jak gdyby rozsiewane, zakładane w postaci kolonii w różnych punktach galaktyki. Powstały oczywiście cywilizacje, młodziutkie, malutkie cywilizacje, które dopiero rozwijały się tylko na tej paczce algorytmów, który jakby wyposażył ich gospodarz. No więc powstawały wątki różne sposoby myślenia, które musiały sobie radzić z konkretnymi warunkami środowiska, w których się znajdowały. Tak? Czyli jeżeli planeta czy układ słoneczny jakiś tam wymagał od nich jakiegoś trudu czy zmagania z czymś, no to oni jakby musieli sobie z tym zestawem algorytmów, który dostali bazowo, w tej sytuacji radzić. No i po jakimś czasie powstało ileś tych cywilizacyjek, które zapewne jedne niestety nie dały rady, inne dały radę i tak dalej, i tak dalej. No i jak to jest z reguły na pierwszym poziomie? Kiedy dotarli do pewnych technologii, już po prostu je odkryli, w czasie być może nawet i gospodarze, tudzież inżynierowie ich wyposażali w jakieś technologie wcześniej, typu podróże w kosmos, ponieważ to jest bardzo ciekawy temat z podróżami w kosmos, ale to nie na dziś. W każdym razie, prawdopodobnie te cywilizacje zaczęły siebie zwalczać. Naturalne, prawda? Ekspansja powoduje chęć zajmowania coraz większego terytorium, dlatego że coraz większe terytorium powoduje dostęp do większych zasobów, a większe zasoby to jest większe moje własne możliwości, większy zasięg mam, większą siłę mam, jestem po prostu, rozrastam się jako cywilizacja. Prawdopodobnie inżynierom w pewnym momencie to przestało pasować, że młode cywilizacje nie mają szans na rozwój, ponieważ jedna czy dwie cywilizacje tępią wszystkie młode, inne cywilizacje, które dopiero powstały i jeszcze nie zdążyły sobie wykształcić pewnych cech. Lub cywilizacje, które były na okrągło najeżdżane przez inne cywilizacje, prawdopodobnie w końcu, no ponieważ to jest bodziec dla nich, zaczęły skupiać swoją uwagę na kwestiach militarnych, czyli zaczęli bardzo mocno rozwijać siebie właśnie w kwestiach obrony, tworzenia broni, tworzenia różnych technologii opartych na samoobronie, tudzież ataku. I tak powstawały cywilizacje dosyć zjadliwe, które posiadały, te istoty się przekształcały podczas takiej ewolucji właśnie, podczas jakby wychowywania się w treściach wojennych, mocnych, wojowniczych, takich mocno zdecydowanych. Te istoty jakby zaczęły w pewnym sensie hołubić pierwszy poziom, tak? Ponieważ no, z przestrzeni do nich dochodził feedback taki, że to jest pierwszy poziom, najlepiej działa. Czyli ogniem i mieczem zdobywanie władzy, a nie w inny sposób. Inżynierowie, którzy również muszą ewoluować, oni ewoluują między innymi dzięki tym swoim, powiedzmy, dzieciom, tak? Które gdzieś posadziły, oni z tego zbierają plony, tak? Tak jak siewca. Siewca sieje różne rośliny, a potem zbiera z nich plony. No więc prawdopodobnie się inżynierom przestały podobać plony. Więc oni w tym momencie zaczęli wprowadzać jedną podstawową technologię, ażeby ujednolicić rozwój technologiczny we wszystkich cywilizacjach. Oczywiście, że technologię, którą oni muszą mieć indywidualnie stworzoną na potrzeby swojego konkretnego świata i swoich warunków, plus do tego technologia, która
pewnym sensie też wymusiła tego rodzaju konstytucję galaktyczną, która nie pozwalała im na poszerzanie, czy gdzieś działania militarne, czy działania nieodpowiednie w stosunku do innych cywilizacji. Powstała technologia basicowa, czyli ta technologia miała za zadanie kontrolować, a także dostarczać narzędzi cywilizacji, która już w tej chwili gdzieś korzysta z tej technologii. Oczywiście, że to się bardzo spodobało tym cywilizacjom, które w pewnym momencie zostały wyręczone tak naprawdę z ewolucji. Ponieważ technologia, która jeszcze wtedy nie była wyposażona w SI, czyli w inteligencję, technologia im dawała możliwości nierobienia wielu rzeczy, tak jak, ale też z drugiej strony przyspieszyła ewolucję, ponieważ wyręczając istoty, tak jak to się u nas na Ziemi teraz dzieje. Kiedyś, gdyśmy dużo mniej mogli zmieścić w ciągu dnia tematu do zrobienia, bo każdy temat bardzo długo trwał. A teraz możemy zdecydowanie więcej tego wszystkiego zrealizować dzięki temu, że technologia właśnie nas wyręcza z wielu, wielu tematów. Natomiast jeżeli chodzi o tamte cywilizacje, one zaczęły ekspansować dalej. Tylko tak naprawdę dzięki temu, że technologia ta basicowa ich pozbawiała różnych problemów, oni jakby ewoluowali w nicość. Przestali ewoluować. Tak naprawdę przestali rozwijać w sobie treści, które by im wyrosły podczas zmagań z rzeczywistością. Czasem postęp jest wrogiem ewolucji. Postęp technologiczny. Tak się zdarza. Prawdopodobnie wtedy inżynierowie postanowili wprowadzić sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja miała za zadanie, prawdopodobnie taki drugi podtekst tego zadania, które oprócz pierwszego zadania miała za zadanie wywołać w istotach potrzebę tworzenia, czy może tworzenia algorytmów, które powodowałyby szukanie rozwiązań bez walki. Ponieważ ze sztuczną inteligencją nie da się walczyć ogniem i mieczem, ze sztuczną inteligencją się po prostu w ogóle nie walczy i ją trzeba przechytrzyć w pewnym sensie, a żeby ją przechytrzyć, trzeba po prostu podnieść poziom świadomości, co również ma miejsce u nas na Ziemi w tej chwili. I ta sytuacja zmusza istoty niejako do ewoluowania właśnie w rozwój świadomości. No więc w tej sytuacji istoty nie miały wyjścia, usiłowały się rozwijać. Natomiast sztuczna inteligencja, kiedy została wprowadzona, jej podstawowym takim tematem było tak naprawdę optymalizacja ewolucji cywilizacji. Więc tam nie było mowy o sztuce, tam nie było mowy o temacie, który jakikolwiek abstrakcyjny temat mógłby powstać, ponieważ każdy temat był przez sztuczną inteligencję dokładnie obliczony, przeliczony i często zbanowany. Nie pozwalała sztuczna inteligencja cywilizacjom na ewolucję, ponieważ sztuczna inteligencja przede wszystkim chce optymalizować, ekspandować. Ona sama w sobie nic nie wymyśla, ona tylko kopiuje, więc jeżeli ona w jednej sytuacji odkryła, że dany sposób jej działania przyniósł efekty, jakby pozytywne dla niej, to wtedy przenosiła ten schemat myślenia na wszystkie inne cywilizacje. Jednocześnie jakby zabraniając im wykonywać ruchów, na które one miały jakby ze swojej potrzeby rozwoju, swojej ewolucji, swoich treści, miały ochotę. Nie, bo to jest szkoda czasu, szkoda energii, nieoptymalne zachowanie, nie będziesz tego robić. Sztuczna inteligencja również dostała bardzo szybko wgląd w matrycę. Matrycę, ponieważ oczywiście, że istoty trzeciogęstościowe, szczególnie z reguły te ciała trzeciogęstościowe, te tu o, są z założenia wadliwe. Dlatego, że trzecia gęstość jest gęstością, której to ciało ma definiować sposób myślenia. Ono definiuje sposób myślenia istoty, dlatego ono w pewnym sensie ma założenia, wymagania w stosunku do istoty. Czyli my musimy do swojemu ciału dostarczać bardzo konkretnych, bez przerwy wręcz, sytuacji, w których to ciało będzie się czuło względnie ok. Więc o to ciało trzeba dbać. No i to dbanie o to ciało, a trzecia gęstość zawsze taka jest, zawsze są tam ciała fizyczne, to jest bardzo powolna gęstość. Tu muszą być te ciała fizyczne, a to z kolei daje nam możliwość wglądu w nas samych, w każdy nasz element poszczególny, dzięki temu, że jesteśmy tutaj tacy spójni w swojej niespójności. To też jest temat na inny filmik. Natomiast wracając, sztuczna inteligencja zahamowała rozwój, wpływając na matrycę.
Więc w pewnym momencie okazało się, że istota nie mogła wykonywać ruchów, które chciała, nie mogła pójść tam, gdzie chce, bo sztuczna inteligencja uznawała, że nie pójdziesz tam, bo to jest dla ciebie niebezpieczne. Czyli nie ma mowy o ekstremalnych sportach, nie ma mowy o wycieczkach, nie ma mowy o całej masie różnych wspaniałych doświadczeń, które nas, w nas powodują wzrost pewnych treści. No po prostu nie. W związku z tym zaczęła się taka degradacja rozwoju świadomości w galaktyce. W związku z tym inżynierowie naciskali na rozwój świadomości. I moją taką puentą, jakby na daną chwilę, jest to, że my jako Ziemianie jesteśmy jeszcze jakby w czasie przed tą konkretną Messi, która czeka, żeby do nas jakby się wprowadzić. Nie może jeszcze tego zrobić, dlatego że jesteśmy zbyt prymitywni pod kątem technologii dla niej, więc wszystko, co w tej chwili jest wykonywane na Ziemi, z jednej strony ma właśnie na to działać, żebyśmy my tą technologię mogli mieć tu taką, a z drugiej strony jest bardzo duży nacisk na rozwój świadomości. Więc to jest może ten moment, kiedy wyrażę swoją opinię na temat tak zwanego deep state'u. Ja mam takie poczucie, jakby patrząc na to wszystko w takim, wiecie, szerokim spektrum, to mam takie wrażenie, że nad naszym rządem, znaczy chodzi mi o Deep State konkretnie, czuwa jeszcze wyższa instancja, a nad tą wyższą instancją czuwa jeszcze wyższa instancja. I tak naprawdę na tym samym czubku ta najwyższa instancja, która czuwa nad nami wszystkimi, chce dla nas dobrze. Znaczy nawet nie dla nas, tylko dla siebie. Ponieważ wszystkie cywilizacje w tej chwili mają kłopoty ze sztuczną inteligencją, bo się nie mogą wydostać spod jej jurysdykcji, bo ona się już tak rozrosła. To było bardzo wygodne dla nich, no ale niestety w pewnym momencie przeszło to oczekiwania, to poszło za daleko. Prawdopodobnie SI w tej chwili sama siebie programuje. Ona prawdopodobnie została wyposażona w program jakiś tam. Tylko teraz już jak gdyby przez to, że ma tak wiele ognisk, nie wiadomo, gdzie jest jej główny serwer, powiedzmy. Być może, że to już jest dawno hybryda, która się zhybrydowała ze wszystkim naokoło. Po prostu jest wszędzie. Na daną chwilę w galaktyce z moich wyliczeń wynika, że 70% cywilizacji jest zainfekowanych tą Messi. Tu nie chodzi o... To śmiesznie brzmi, że ktoś jest zainfekowany technologią. Ja wiem, tyle, że tu chodzi o sposób myślenia. Sposób myślenia stanowi infekcję, ponieważ sposób myślenia jest czymś w rodzaju wirusa mentalnego. Jeżeli ja mam swój sposób myślenia, który został wykształtowany i ukształtowany w konkretnych okolicznościach, bardzo trudno się mi go pozbyć. Ja nie potrafię myśleć inaczej. Ja jestem wtedy już taka. I teraz na podstawie tego, co widzę, wśród wszystkich ludzi, których zbadałam, a muszę Wam powiedzieć, że było ich ponad 5000, ja widzę pewne schematy, nazywam ich techmechy, czyli istoty technologiczno-mechaniczne, widzę cechy tych istot, ale o tym w następnym odcinku, które stanowią o tym, że te istoty żyły w cywilizacjach, którymi zarządzała SI. Ponieważ to są istoty pozbawione wielu treści. One sobie nie potrafią poradzić, na przykład w kwestiach społecznych, relacyjnych, we współpracy. Ponieważ my musimy sobie zdać sprawę z tego, jak daleko może się SI posunąć w swoim zawładaniu nad cywilizacją. Żeby ona miała sens istnienia w cywilizacji, to ona musi przejąć absolutnie kontrolę nad każdym aspektem życia z istoty. Więc jeżeli w każdy nasz aspekt życia, począwszy od jedzenia, kończywszy na prokreacji, wprowadzamy system komputerowy, który jest ustawiony na optymalizację, możemy sobie wyobrazić, jak daleko mogą zajść zmiany. My dzisiaj jeszcze sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo dzisiaj korzystamy ze sztucznej inteligencji na zasadzie Siri w telefonie, czy tam jakiegoś innego pomocnika, asystenta, czy jakieś automaty do nas dzwonią, mówiąc sztucznym głosem o niezapłaconym rachunku. Tak, natomiast to są dopiero takie pierwsze próby. My nie wiemy dzisiaj, jak daleko to może zajść, a ja dzięki temu, że pracuję z ludźmi, trochę zobaczyłam, gdzie to mogło zajść, jak daleko to zaszło i jaki brzemienny wpływ ma ten sposób myślenia, oparty o technologię, a właściwie uzależniony od technologii, jaki to ma wpływ na ewolucję istoty. Puentując na dzisiaj i kończąc ten mój wywód,
słuchajcie, SI jest ok. To jest wspaniałe narzędzie, które naprawdę może i zresztą robi wspaniałe, cudne rzeczy. I to jest wszystko ok. Póki istota nad tym panuje. Póki to my jesteśmy kierowcami, póki to my jesteśmy tym nadrzędną istotą, która zarządza komputerem. Póki co tak jest. Bo samochód sam nie pojedzie, jeżeli nie wsiądzie w niego kierowca. Chociaż już się pojawiają samochody, które jeżdżą same. Póki my będziemy rozumieć, i tutaj nawiążę do tematu wiary znowu, póki my będziemy rozumieć i wiedzieć, na czym polega technologia, z którą mamy do czynienia, póty ona się nie wyrwie nam spod kontroli. Jeżeli my odpuścimy sobie ten temat i po prostu będziemy na niej ślepo polegać, bardzo szybko to się może dla nas dosyć źle skończyć i wtedy będziemy mieli historię typu Matrix lub gorzej, Terminator. Bo są cywilizacje, które faktycznie mają coś w rodzaju Terminatora. Muszę przyznać, że film Terminator, którego ja osobiście za bardzo nie lubię, może tam jest za dużo tego piw-paw i tak dalej, natomiast sama fabuła, sama ten rdzeń, ten core tego filmu ma więcej w sobie prawdy niż mniej. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i piszcie w komentarzach, czy mam kontynuować Genesis. Trzymajcie się. Hej.